Hej, tu Karolina. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, czyli programie, do którego zazwyczaj zapraszam inspirujących gości, aby porozmawiać z nimi na przeróżne, interesujące mnie i mam nadzieję też Was tematy. Dzisiaj kolejny odcinek specjalny i dzisiaj też odcinek. Hmm. Nie chcę powiedzieć, że smutny, ale na pewno bardzo ważny. Dzisiaj jest odcinek 10 i jest to. Ostatni odcinek podcastu, ale spokojnie, to nie jest ostatni, ostatni na zawsze, tylko ostatni odcinek pierwszej serii. Miałaby wiecznie, ale wiecie jak to jest. Czasami trzeba się dostosować do życia. <gryw> Powiedziałabym nawet zawsze. Więc już się tłumaczę. Muszę zakończyć tę serię i ogłosić przerwę, ponieważ obecnie mieszkam w Berlinie i najzwyczajniej świecie. Nie jestem w stanie tego podcastu w trybie ciągłym prowadzić. Bardzo zależy mi na tym, żeby wszystko, co robię, pojawiało się w sposób regularny, czyli jeżeli zakładam, że mamy odcinek podcastu w każdą środę, to chcę wiązywać się z tych zobowiązań. A z uwagi na to, że mieszkam w Berlinie, a moje nagrania mają miejsce w Warszawie, nie sposób jest mi przyjeżdżać na tyle szybko. Często nie szybko, chociaż szybko też by się przydało, bo wiecie, autobus, który jedzie 9 godzin raczej najwygodniejszy nie jest, ale jest po prostu ciężko przyjeżdżać mi często do Warszawy, jeszcze aranżować to z gośćmi i jeszcze kontynuować swoje życie w Berlinie. Na sam początek, zanim się jeszcze bardziej wytłumaczę i powiem co dalej, chciałabym wam podziękować. Podcast był moim ogromnym marzeniem. Słuchałam podcastów od wielu, wielu miesięcy. Nagle zimą zrodził się pomysł na własny podcast, i postanowiłam go zrealizować. Byłam bardzo, bardzo zdenerwowana, zestresowana. Nie wiedziałam, czy podołam, czy to jest w ogóle rola, do której ja się nadaję, i nie wiedziałam, czy w ogóle ktokolwiek by tego słuchał, bo nawet jeżeli stworzę kilka odcinków i one będą się mi w miarę podobały, to co, jeżeli nikt nie będzie zainteresowany? Stwierdziłam, trudno. To było moje marzenie. Jeżeli się to widzą nie spodoba, no to po prostu nie będę tego kontynuowała. A to, w jaki sposób podcasty zostały przyjęte, przerosło moje wszelkie oczekiwania i nie wiem, jak mam wam dziękować. Jestem tak wdzięczna za to, w jak przepiękny, ciepły sposób ten program został przez was przyjęty. Nie skupiam się nawet na liczbach, bo szczerze to nie śledzę tego. Nie porównuję statystyk, gdzie, kto, co, jak ogląda. Tylko wystarczy przeczytać kilka komentarzy. Wystarczy że dostaję od Was prywatne wiadomości albo jestem oznaczona w Waszych Insta stories, gdzie polecacie mój podcast. To, że poświęcacie swój prywatny czas na posłuchanie czegoś, co ja stworzyłam, czegoś, co trwa pół godziny, godzinę i uważacie to za coś wartościowego, to dla mnie jest jak syrop klonowy na moje serce. I jestem naprawdę, naprawdę wzruszona. Tak jak mówię, zaczęłam ten podcast w takiej, a nie innej formie, dlatego że wierzę w to, że jest mnóstwo ciekawych osób, których może nie znacie, albo które może znacie, które też znają się na kwestiach, które mnie interesują, sto razy lepiej ode mnie. Naturalnie mogłabym cały czas prowadzić ten kanał. Mówiąc o sobie i o tym, co ja wiem, lub czego ja się dowiedziałam, ale skoro słucha mnie tyle osób, to czemu by nie podzielić się czymś więcej? Skoro jest tyle wiedzy, o której warto mówić, tyle rzeczy, o których się za mało mówi, i tyle rzeczy, których możemy się wspólnie nauczyć w ten przyjemny sposób, to czemu nie? Także miałam to idealistyczne podejście, że jednak może znajdą się jakieś osoby zainteresowane, ale nie sądziłam, że będzie was naprawdę tak. Dużo. Tak jak powiedziałam na początku, dzisiejszy podcast kończy pierwszą serię, ale na szczęście już zapowiadam drugą serię. Od sierpnia i teraz mam nadzieję, że uda mi się wywiązać z tego, co mówię. Od sierpnia wraca druga seria, czyli kolejne x odcinków, rozmów z inspirującymi gośćmi, z Kolejnymi, a może nawet i powtarzającymi się osobami z tych przeróżnych dziedzin, które pojawiły się czy pojawiają się regularnie na moim kanale. Zresztą wiecie, co mnie interesuje i jakie tematy ja lubię zgłębiać. Część pomysłów już mam, część osób jest już zamówionych i zgodziło się przyjść, porozmawiać ze mną w studio, ale teraz w tej części programu. Chciałabym zgłosić się do Was. Wydaje mi się, że komentarze pod tym filmem, czy też pod tym postem jeżeli jesteście teraz na mojej stronie to idealne miejsce na Wasze propozycje. Ten podcast jest też dla mnie, ale ten podcast jest przede wszystkim dla Was. Jeżeli lubicie go do tej pory, jeżeli podobały Wam się dotychczasowe odcinki, to tak samo chciałabym, żebyście z chęcią słuchali tych kolejnych. Dlatego też proszę was, żebyście w komentarzach napisali swoje propozycje na moich przyszłych gości. To mogą być osoby ze świata zdrowia, urody, podróży, mody, fitnessu, blogerzy, kucharze, lekarze, projektanci, tak naprawdę każdy. Oczywiście wszystko w granicach jakiegoś rozsądku, bo na pewno są osobistości, których tutaj nie będę w stanie gościć. Ale bardzo mnie ciekawi, kto by was interesował. I, i oczywiście postaram się wziąć sobie to do serca, wezmę to sobie do serca i postaram się te osoby zaprosić, o ile uznam, że są one zgodne z jakąś tam moją filozofią i że będą ciekawe, i, i wpasują się tutaj w te konwencje. Zdaję sobie sprawę, że dwa miesiące przerwy to jest dosyć długo, bo to będzie czerwiec i lipiec. Ale musicie zrozumieć, że po prostu nie daje rady. Planuję w przyszłości mieć swój własny mikrofon i może nawet organizować jakieś rozmowy przez Skype'a, ale póki co pasuje mi taka konwencja, jaką mam teraz, czyli zapraszam moich gości na żywo, znaczy nie na żywo, ale zapraszam do siebie do studia w Warszawie. I możemy spotkać się w cztery oczy. I ta jakość wtedy też jest lepsza, bo siedzimy przy mikrofonie, a to nie jest jakoś nagrywane tam przez głośniki. Mam nadzieję, że w przyszłości nabiorę wprawy. Może do czasu, aż przyjdzie druga seria, będę miała jakiś fajny dżingiel i to wszystko będzie jeszcze bardziej, jeszcze bardziej brzmi, jakby było super profesjonalnie, bardziej profesjonalnie brzmiało i wyglądało. Kolejna rzecz, która teraz też mi przyszła do głowy, to to, że jeżeli macie pomysł na jakiś nowy segment, dajcie mi znać. Mam, mam wstęp, potem mam rozmowę, potem mam szybkie pytania odpowiedzi, mam zakończenie, ale jeżeli macie ochotę na jakiś dodatkowy element podcastu, też czekam na wasze propozycje, bo chcę, żeby to było jak najciekawsze i jak najbardziej takie stymulujące i ekscytujące dla was. Jeżeli chodzi jeszcze o takie rzeczy formalne, to moje podcasty są na SoundCloudzie, moje podcasty są na mojej stronie, ponieważ tam one też są na SoundCloudzie, ale tam możecie znaleźć wszelkie notatki, wszelkie linki, dużo osób. Proś mnie czasami, dlaczego nie wrzuciłaś linka do danej grupy czy do danej osoby pod filmem, ponieważ, tak jak mówiłam, zawsze wszystko jest na mojej stronie. Musicie wejść na karolinasobańska.com i tam każdy podcast jest rozpisany. Wszystko, o czym mówimy, jest tam podlinkowane. Jak wejdziecie na stronę u góry, macie taką zakładkę podcasty, albo możecie po prostu pisać wyszukiwarkę. Wszystko powinno się tam znajdować. I też od jakiegoś czasu moje podcasty są na iTunesie, także możecie ich słuchać przez aplikację Podcasty na waszych iPhoneach. Także bardzo się z tego powodu cieszę. I jeżeli macie taką możliwość, jeżeli słuchacie moich podcastów, jeżeli się one wam podobają, bardzo was proszę o wystawienie mi tam oceny. A jeżeli macie chwilkę dłużej, to prosiłabym też o recenzję. Napiszcie kilka słów, co sądzicie o podcaście, zachęćcie albo zniechęćcie, chociaż wolałabym, żebyście nie zniechęcali. Ale napiszcie, co sądzicie o podcaście, bo jeżeli oceniacie podcasty, wystawiacie recenzje, wtedy one skaczą w rankingach i są częściej polecane. Innym osobom korzystającym z aplikacji podcasty, które mogłyby być zainteresowane właśnie tymi tematami. A pomyślałam sobie, że jeżeli Wam się podobają moje podcasty, to może chcielibyście zachęcić też do tego innych. Byłoby mi naprawdę bardzo, bardzo, bardzo miło. I na sam koniec mam jeszcze dla Was jedną zabawę, prośbę. Chciałabym, żebyście z tej całej krótkiej w sumie serii napisali mi, jaki był Wasz ulubiony odcinek. Ulubiony wywiad albo monolog, ale raczej nie sądzę, żeby ktoś wybrał moje gadanie ponad te świetne rozmowy. Także napiszcie mi, która rozmowa podobała Wam się najbardziej. A jeżeli na przykład nie macie pomysłu na konkretną, na konkretnego gościa przyszłego odcinka, napiszcie, jaki temat Was interesuje. To może wtedy ja pod kątem tematu znajdę jakiegoś gościa, który by mógł być wystarczająco kompetentny i odpowiedzieć na Wasze, na moje pytania. Kochani. Z przykrością zamykam w sumie tę serię, bo bardzo wczułam się w rolę gospodarza, bardzo podobała mi się ta forma i bardzo chcę ją kontynuować, dlatego ja obiecuję, że już niedługo wracam do Was z zdwojoną siłą, energią, motywacją, z ciekawymi gośćmi w drugiej edycji mojego podcastu. Teraz nie pozostaje mi nic innego, jak jeszcze raz podziękować Wam z całego serca że byliście ze mną, że wsparliście moją nową inicjatywę i mam nadzieję, że również będziecie mnie słuchać od sierpnia, kiedy wrócę z regularnymi programami. Jeszcze raz wam serdecznie dziękuję. Jesteście super. Ściskam was mocno i do usłyszenia. Pa pa.